Widna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. Wszyscy mieli albo mają pluszowe misie. To dość ryzykowna, ale równie prawdopodobna teza. Pluszowe misie kochają i mali, i duzi, bo jest miękki, puszysty i zawsze można się do niego przytulić. Dlatego warto obchodzić jego święto, które ustanowiono na dzień 25 listopada, by choć raz w roku przypomnieć, jak bardzo mis jest potrzebny i ważny. Swoje święto najfajniejszy w świecie pluszak obchodził m.in. w Aleksandrowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jak co roku odwiedziły nas dzieci z przedszkoli aleksandrowskich. W tej chwili mamy grupę 5-6-latków z przedszkola numer 3. Później spotykamy się z innymi dzieciakami. Dzieci przyniosły ze sobą swoje ukochane misie, przytulanki. I pani ma swojego misia z dzieciństwa jeszcze, aczkolwiek wygląda szalenie młodo jak pani zresztą. Także myślę, że wszyscy będziemy się wspólnie świetnie bawić. Historia pluszowego misia ma już ponad 100 lat i wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Historię pierwszego pluszowego misia, który otrzymał imię po prezydencie Stanów Zjednoczonych Teodorze Roosevelcie, usłyszały dzieci podczas spotkania w bibliotece. Co robicie razem? Lubić go przytulać. A czy on z tobą śpi razem w łóżeczku? Tak. I co ci się wtedy śni? Że jestem z nim i pływam. A bardzo go kochasz? Tak. Powiedz, od kogo go dostałeś? Od taty. A nosisz go ze sobą do przedszkola? Tak. I gdzie jeszcze z tobą chodzi? Apacerki. Nie tylko dzieci lubią misie. Jest to miś, który towarzyszy nam wszystkim od bardzo, bardzo wczesnych lat. I mnie, i moim dzieciom, i dzieciom w mojej pracy. Pluszowy miś zrobił zawrotną karierę, a kilku pluszowych bohaterów wyrosło na prawdziwe gwiazdy. Niekwestionowanym idolem małych i dużych misiomaniaków jest oczywiście miś o bardzo małym rozumku.